Witajcie moi drodzy, w tym filmiku będzie zaprezentowana konstrukcja mojego prototypu grzejnika kompostowego, który chcę ustawić w foliaku. Konstrukcja jest prosta, wręcz banalna, stara beczka, plastikowa, nawet pęknięta. Tu wywierciłem dziurę, do tej dziury od środka będzie włożona ta tutaj kolanko, rura odpływowa od sedesu, do niej będzie włożona metalowa rura. No, jak widać, z nawierconymi dziurkami, żeby tam to ciepło z kompostu lepiej dostawało się do środka. I tą rurą, według mojej koncepcji, ma się ciepłe powietrze wydostawać do góry. Ogólnie to będzie prototyp i po prostu w tym sezonie zimowym będę sprawdzał, czy to w ogóle działa. Jak się okaże, że działa, no to może na następną zimę już zrobię jeszcze więcej takich grzejników, poustawiam i zobaczymy, może będziemy wydłużać sezon uprawy tam roślin w foliaku. No a tutaj już mamy złożoną konstrukcję. Tu przez wylot, jak widać, wystaje ta róża odpływowa od sedesu. No, do niej tam włożona jest tutaj ta róża blaszana, nawiercona. Tu do góry beczki jest to przymocowane drutem cienkim. Obwiązane to, żeby stabilizowało, żeby w pion trzymało. Drut tu jest nawiercone, małe dziurki przełożone. Konstrukcja jest bardzo prosta, powiedziałbym wręcz, że prymitywna, ale przez to łatwa do wykonania, można to w parę minut samemu zrobić. No, ja akurat wszystko miałem, tylko wiertarka do przewiercenia dziury, tu diak, szyfierka kątowa, żeby przyciąć rurę. I w tej postaci to powędruję teraz do foliaka. I tam nałożę kompostu, ubiję dobrze, kompost mokry, żeby dobrze gniło, żeby tam ktoś czasem słomy, siana nie rzucał suchego. Mokry, żeby to ładnie gniło. Kupię termometry, 7 takich do gleby, żeby włożyć w kompost. I 2 na zewnątrz, jeden tu, żeby badał temperaturę przy wylocie, drugi dalej w foliaku, żeby można porównać, czy nagrzewa cokolwiek, czy nie nagrzewa. I zobaczymy, no. Tak jak powiedziałem, jak będzie działało, to się rozejrzę, może jeszcze więcej takich wykonam na przyszłą zimę. A jak nie, no to pozostanie w fazie prototypu, tam wiele zawodu, wiele wysiłku i wiele materiału mnie to nie kosztowało. A wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich. No, pozdrawiam wszystkich, cześć. Oczywiście jak już będzie pracował grzejnik w foliaku, a to już na dniach, to też nakręcę filmik, żeby pokazać, czy się udało, czy się nie udało, bez względu na to, jak to wyjdzie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.